prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kinecie środowy vlogu z Dupci razem z Stalipkiem. Stalipkiem. No. Wiecie, że kiedyś coś słyszałam, że jacyś amerykańscy naukowcy, bo jacyś byli inni, tylko amerykańscy są na świecie. Także amerykańscy naukowcy stwierdzili, że środa jest najlepszym dniem. W ogóle jeżeli chodzi o uczenie się, czy o jakąś taką sprawność mózgu, gdyż poniedziałek, wtorek to jest odpoczynek po weekendzie, tak i wdrożenie się. Środa jest właśnie optymalna, natomiast w czwartek, piątek już myślimy o weekendzie! No. Tak, myślimy o weekendzie, zabieraj mi się stąd, ja tu vloga próbuję nagrać. No. Ale dzisiaj jest środa, dzisiaj mamy dobry czas. Jakiś tam kropa jeszcze tu przylazła. Tak, jest dobry czas, jest optymalnie. Słuchajcie, dzisiaj jest optymalnie. Nie, powiem wam szczerze, że dzisiaj jest okej. Nie wiem, czy pamiętacie niedzielny vlog, gdzie troszkę smutałam i gdzieś tam byłam. Gdzieś tam byłam taka. No, naszykowana na zmianę, jeżeli mam być szczera, tak? Bo myślałam, że coś, co zaczęłam, nagle się okazuje totalnym badziewiem i że nie będzie ok, natomiast dzisiaj stwierdziłam, że skoro jest środa i skoro jest optymalny dzień i skoro mam dobry humor, bo od rana właśnie spałam 5 godzin i tak pełna energii, skoczyłam na basen. Właśnie już dwa razy w tygodniu. Środa, czwartek. Ciśniemy. Nie ma do tamto. Zarąbiście się czuję po basenie. Jestem tak zmęczona i tak szczęśliwa i tak przy okazji napełniona energią, że już w ogóle. Zresztą Rosia mnie już dzisiaj nie boli. Myślę, że to też kwestia troszkę basenu. No tak. Tak. Także powiem wam szczerze, że całkiem spoko. No i właśnie dzisiaj zdecydowałam, że kurczę, że muszę coś z tym zrobić, tak? Bo ja się osobiście czuję źle. Nie podoba mi się wizja mojej przyszłości i stwierdziłam, że czas to zmienić. Także poszłam dzisiaj do pewnej osoby, przeprowadziłam z nią szczerą rozmowę, poprosiłam o wyłożenie kawy na ławę, powiedzenie serio, jak to wygląda, co i jak jest, jak to funkcjonuje wszystko. Gdzieś tam moje wątpliwości zostały rozwiane, oczywiście okazało się standardowo, że ktoś coś przekręcił, ktoś czegoś nie dowiedział się konkretnie, ktoś chciał zadziałać na czyjąś szkodę. No i koniec końców wyszło tak, że wcale nie jest tak, jak myślałam, więc się totalnie uspokoiłam, już totalnie wychilloutowałam. W ogóle mieliśmy dzisiaj bardzo fajne szkolenia. Takie krótkie, zwięzłe na temat. Szczerze czuję się z tym bardzo fajnie, bo widzę, że już wiele rzeczy pamiętam. Na wiele rzeczy takich na logikę już sobie z tym radzę, tak? Także to myślę, że pod tym względem wypada pozytywnie. Chociaż nie powiem, moja pani menadżer po prostu stoi i ciśnie. Ale nie tak, że ciśnie, no wiecie, jak jest, nie wiem, na jakichś telemarketerach czy coś. Ciśnij, sprzedawaj. Tylko tak bardziej ciśnij, na zasadzie to masz do zrobienia i ja cię z tego sprawdzę. Natomiast jeżeli masz jakiś problem, wątpliwości, cokolwiek, to przyjdź, tak? I to jest bardzo fajne. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się to podoba w tej firmie, że kurde, tam każdy po prostu, do kogo by się nie poszło, jak się ma jakieś wątpliwości czy coś. Coś nie powiem, bo moja pani menadżer pod tym względem jest najlepsza, no ale wiadomo, że czasem jakiś człowiek ma pytanie, myśli, że to ono jest teoretycznie głupie. Natomiast później takie pytanie też może w przyszłości zadać klient i to już będzie troszkę lipka. No tak w ogóle, to wiecie, to mi tam... Dawajcie kontakty, podpisuj, będziemy podpisywać ubezpieczenia, nie? Rozmawiajcie z rodzicami. Nie, no do tych pełnoletnich chcecie ubezpieczenie, piszcie. Wiecie, call me. Także pod tym względem spoko. Naprawdę dzisiaj jestem tak naładowany tą pozytywną energią, ten basen, to szkolenie, że takie w porzo i tak fajnie szybko poszło i że fajny kurczę produkt. Później właśnie rozmowa z panią menadżer i jeszcze parę innych telefonów wykonanych. To wszystko tak jakoś, nie wiem, bardzo, bardzo pozytywnie na mnie wpływa. Dodatkowo mam klepnięty już Kraków na ten weekend. Tylko właśnie będę musiała spiąć dupcie, bo nie dość, że muszę zrobić pewną rzecz dla pani menadżer, to jeszcze
Muszę w międzyczasie dla was ponagrywać. I tu już nie ukrywam, czy się będę musiała ostro spiąć. Bo co mi zostało, kurwa, dzisiaj, jutro? Nie wiem, jak będzie z filmami. Nie, postaram się, aby te filmiki były, chociaż no nie obiecuję, że będzie po 2-3 filmy dzienne. To wam mogę od razu, no jakby nie patrzeć, obiecać, że tego może nie być, zwłaszcza przez weekend. Natomiast tak, Kraków sobie klepnęłam, jadę w piąteczek, muszę się właśnie umówić jeszcze z siostrzenicą, muszę napisać do mojego przyjaciela, żeby się tam z nimi zgadać. W międzyczasie oczywiście jadę do brata, więc jakiś tam wyskok na miasto czy coś. Dodatkowo muszę zrobić te zakupy. Jezu, zastrzelcie mnie, nienawidzę robić zakupów. Nienawidzę, centralnie, legalnie, nienawidzę robić zakupów. Ja nie jestem typową babą, naprawdę, ja nie jestem typową babą. Ja nienawidzę. Jak ja mam iść do sklepu, to mnie torgo. Naprawdę. To po prostu sklepy są najgorsze na świecie. I nieważne, czy idę kupić skarpetki. Ja nawet mam problem z wyjściem do warzywniaka, bo nie lubię, no po prostu nie lubię. A jak zdarza mi się czasem iść gdzieś z moją chrzestną i właśnie córką, to ja tam kurwicę dostaję, naprawdę, bo one sobie wchodzą, oglądają, przymierzają. A ja wchodzę, patrzę, podoba mi się mój rozmiar, jest mój rozmiar, biorę, przymierzam, jest okej, kupuję, nie, to nie kupuję, nie przełożę całej galerii, że sobie poprzerzucać wieszaki, bo nie, tego nie kupię, bo a nóż będzie troszkę ładniejsze, albo coś, co mi się będzie bardziej podobać w kolejnym sklepie, a jak nie, to przecież sobie mogę do tego wrócić przez zakupy, to jest najlepsze 3 bite godziny w zamkniętym pomieszczeniu a la galeria. No po prostu nie trawę, nie cierpię, nienawidzę. Dlatego liczę na to, że uda mi się jakieś takie w miarę szybkie zakupy w tym Krakowie zrobić. I mam nadzieję, że będą udane i że kupię to, co chcę i że to za taką cenę, za jaką chcę. No ale wszystko się jakiś tam okaże, rozwiąże i tak dalej. Ostatnio bardzo dużo, często używam słowa i tak dalej, no ale to tam. W ogóle ban na Twitchu, hello! Ja, słuchajcie, ban na Twitchu, powiem szczerze, trochę mnie rozwalił, bo nie powiem, bo ostatnio gościu przyszedł i się tam doczepił, że nie streamuje gry, a miałam ustawione, że streamuje grę. No to było dla mnie logiczne. Natomiast wczoraj robiłam live'a i w pewnym momencie live się sam rozłączył. Dostałam bana, szczerze myślałam, że bana dostanę na konto, więc mówiłam, spoko, mam drugie, to najwyżej sobie po prostu zaniechamy oglądania pierdół na live'ach, tylko będziemy robić live'y z gry. Co się okazało? Niestety ban nie jest na konto, ban jest na IP. Więc będę musiała na szybko znaleźć coś innego. Nie wiem, czy na szybko. Szczerze, trochę mnie to zniechęciło, bo tak naprawdę zmiana strony wiąże się ze zmianą programu. Wiąże się z tym, że trzeba od nowa kombinować z ustawieniami, żeby to było jakościowo jak najlepsze, bo wiadomo, że ja chcę dla was, żebyście, jeżeli już oglądamy live, to żeby te live były w jak najlepszej jakości. Także na razie muszę trochę z live'ami spasować, bo nie ukrywam, że Twitch mnie tutaj może nie tyle zdołował, co po prostu jakoś tak, nie wiem, zniechęcił do tego, że kurczę, już tak, na Twitchu archiwum spore, tak, dodatkowo ustawiony OBS, wszystko ładnie śmigało, w ładnej jakości, super. No cóż, coś wymyślę, no nie? Także... Eko, dajcie mi chwilę czasu. Dodatkowo, no teraz nawet jakbym chciała, no to nie mam tak naprawdę kiedy robić live'ów, no. Co, no w tym tygodniu, jak mówiłam, że dla was jak najwięcej ponagrywać. W przyszły tydzień to po pierwsze będę musiała oddać menadżerce mój plan i muszę zacząć dzwonić. No i dodatkowo egzamin w piątek, moje urodziny w sobotę. Ale w końcu może w najbliższym czasie się umówimy na jakiegoś drag play'a. Jak już skończę to szkolenie, będzie jakiś drunk play, to wam gwarantuję. Bo ten drunk play jest zaległy i po prostu non-stop było coś. Na początek wyjazd do Białegostoku, później szkolenia i tak po prostu poszło. Poszły konie po betonie, ale coś się wykombinuje. Tylko drunk play oczywiście będzie. Czy ja coś jeszcze chciałam powiedzieć? Nie, chyba nie. Ogólnie, jak mówię, ta sobota, w ogóle te dni do dzisiaj tak mnie lekko męczyły. No, ale skończyłam e-learningi. Słuchajcie, nie, dzisiaj kina mistrz. Kina jest po prostu mistrz. Wczoraj dostałam bana na Twitchu. W nocy nie chciał mi działać TFM Player.
Dzisiaj wchodzę na Facebooka, nie wiem dlaczego, tylko na jednym komputerze i tylko na Chromie, tylko właśnie na stacjonarce, na Chromie. Ja wam pokażę, jak wygląda mi Facebook. Ja wam to pokażę. Też nie, bo to są prywatne dane moich znajomych. Ale nie mam przycisku, lubię to. Co można to zobaczyć mnie na fejsie. Nie mam komentarzy. Jeżeli już jestem na moim fanpage'u, mojego fanpage'a wam mogę pokazać. Czekajcie, otworzę sobie dokładnie to samo na laptopie. I teraz tak. Cyku, cyku. O, dobra. I teraz tak, cyk. Proszę. Zdjęcie basenu 0. Proszę tutaj. Zdjęcie basenu lajków. Gdzie to są lajki? To są. Zlajkowało 38 osób, 6 komentarzy. Aby wam uzmysłowić to jeszcze raz, proszę bardzo, tutaj czysto. Nieważne jak odświeżę, nieważne co zrobię, po prostu nagle dzisiaj magia. Nie wiem, może ktoś z was miał taki problem albo coś, no ja to się po prostu śmiałam, nie? Że to kurde, po prostu wszystko naraz. Ale spoko. Dobra, to co, to ja się biorę za... To ja idę spać. Prześpię sobie z godzinę, tak myślę. Obskoczę WoWa, bo mam w WoWie parę rzeczy do obskoczenia. Zrobię sobie rozpiskę, co chcę dla was nagrać na jakie dni. Dzisiaj były Simsy, wczoraj był Batman, jutro będzie Harry Potter. O 15, tak to standardowo było na... Tak, o 15. Czy wieczorami coś, nie wiem, się okaże. Także co, jak na razie kończę, więc komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę, są mile widziane jak usy krupulca. Jak Batman z tyłu wygląda. No, masz taką maskę na ryjku. No. Dobra, misiaki, to tyle. Trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, 'cause it will never end.